Część pierwsza. W klatce. Iskry. Cztery lata temu, będąc żoną ojca trojga moich dzieci, zakochałam się w kobiecie. Dużo później patrzyłam, jak ta kobieta odjeżdża z mojego domu, aby spotkać się z moimi rodzicami i oznajmić im, że zamierza mi się oświadczyć. Tamtego niedzielnego poranka myślała, że nie wiem, co się dzieje, ale ja wiedziałam. Kiedy usłyszałam silnik jej wracającego samochodu, usiadłam na kanapie, otworzyłam książkę i próbowałam zapanować nad swoim tętnem. Przeszła przez drzwi i podeszła prosto do mnie, pochyliła się i pocałowała mnie w czoło. Odgarnęła moje włosy i głęboko wciągnęła zapach mojej szyi, tak jak zawsze to robi. Potem wyprostowała się i zniknęła w sypialni. Poszłam do kuchni, żeby nalać jej kawy. A kiedy się odwróciłam, była tuż przede mną, klęcząc na jednym kolanie, z pierścionkiem w ręku. Jej spojrzenie było pewne i pytające. Oczy szeroko otwarte i skupione na mnie, błękitne jak niebo, bez dna. Nie mogłam czekać, powiedziała, nie mogłam już czekać ani chwili dłużej. Później, w łóżku, oparłam głowę o jej pierś, kiedy rozmawiałyśmy o jej poranku. Powiedziała moim rodzicom Kocham Waszą córkę i wnuki tak, jak nigdy wcześniej nikogo nie kochałam. Całe życie spędziłam szukając ich i przygotowując się na ich spotkanie. Przyrzekam, że zawsze będę ich kochać i chronić. Usta mojej mamy zadrżały ze strachu i z odwagi, kiedy odpowiadała: Abi, nie widziałam, by moja córka była tak pełna życia, odkąd skończyła dziesięć lat. Tego ranka padło o wiele więcej słów. Ale ta pierwsza odpowiedź mojej mamy zrobiła na mnie wrażenie niczym zdanie w powieści, które aż się prosi, by je podkreślić. Nie widziałam, by moja córka była tak pełna życia, odkąd skończyła 10 lat. Moja mama patrzyła, jak iskra w moich oczach gaśnie w dziesiątym roku mojego życia na tym świecie. Teraz, 30 lat później, była świadkiem, jak ta iskra pojawiła się ponownie. W ciągu kilku poprzednich miesięcy zmieniła się cała moja postawa. Wydała mi się majestatyczna i trochę przerażająca. Po tamtym dniu zaczęłam zadawać sobie pytania: gdzie się podziała moja iskra, gdy miałam 10 lat? Jak to się stało, że straciłam samą siebie? Poszukałam informacji i o to czego się dowiedziałam. W wieku 10 lat uczymy się, jak być grzecznymi dziewczynkami i prawdziwymi chłopcami. W wieku dziesięciu lat dzieci zaczynają ukrywać to, kim są, aby stać się tym, czym świat oczekuje, że się staną. Właśnie mniej więcej w tym wieku zaczynamy się przyzwyczajać do poskramiania samych siebie. W wieku dziesięciu lat świat mnie usadził, kazał mi być cicho i pokazał mi moje klatki. To są emocje, które wolno ci wyrażać. Tak powinna zachowywać się kobieta. To jest ciało, do jakiego musisz dążyć, to są rzeczy, w które będziesz wierzyć, to są ludzie, których możesz kochać, to są ludzie, których powinnaś się bać, to jest życie, jakiego powinnaś pragnąć. Bądź wysportowana. Na początku będziesz się źle czuła, ale nie martw się, w końcu zapomnisz, że jesteś w klatce. Niedługo poczujesz, że to jest życie. Chciałam być grzeczną dziewczynką, więc starałam się kontrolować samą siebie. Wybrałam osobowość, ciało, wiarę i seksualność tak ciasne, że musiałam wstrzymywać oddech, by się w nich zmieścić. Potem natychmiast poważnie się rozchorowałam. Kiedy stałam się grzeczną dziewczynką, stałam się też bulimiczką. Nikt z nas nie jest w stanie cały czas wstrzymywać oddechu. Bulimia była tym, dzięki czemu mogłam odetchnąć. To za jej pomocą odmawiałam podporządkowania się, zaspokajałam głód i wyrażałam wściekłość. Podczas swojego codziennego obżarstwa zmieniałam się w zwierzę. Potem pochylałam się nad toaletą i oczyszczałam, bo grzeczna dziewczynka musi być bardzo mała, żeby mieścić się w swoich klatkach. Nie może zostawiać żadnych widocznych dowodów swojego głodu. Grzeczne dziewczynki nie są głodne, wściekłe czy dzikie. Wszystkie te rzeczy, które świadczą o tym, że kobieta jest człowiekiem, są brudnym sekretem grzecznej dziewczynki. W tamtych czasach podejrzewałam, że moja bulimia oznacza, że jestem szalona. W szkole średniej miałam epizod w szpitalu psychiatrycznym, który potwierdził moje podejrzenia. Teraz rozumiem siebie inaczej. Byłam uwięzioną w klatce dziewczyną stworzoną dla otwartych przestrzeni. Nie byłam szalona, byłam cholernym gepardem. Kiedy zobaczyłam Abi, przypomniałam sobie swoją dzikość. Pragnęłam jej i był to pierwszy raz, kiedy pragnęłam czegoś innego niż to, do pragnienia czego mnie wyszkolono. Kochałam ją i był to pierwszy raz, kiedy kochałam kogoś innego niż oczekiwano, że pokocham. Rozpoczęcie z nią wspólnego życia było pierwszym, oryginalnym pomysłem, na jaki wpadłam i pierwszą decyzją, jaką podjęłam jako wolna kobieta. Po 30 latach naginania się, aby dopasować się do czyjejś idei miłości, w końcu znalazłam miłość, która była dopasowana, szyta na miarę dla mnie, przeze mnie. W końcu zapytałam sama siebie, czego chcę, a nie czego świat chce ode mnie. Czułam, że żyję, zasmakowałam wolności i zapragnęłam więcej. Surowo przyjrzałam się swojej wierze, swoim przyjaźniom, Swojej pracy, swojej seksualności, swojemu całemu życiu, i postawiłam pytania. Jak wiele z tego było moim pomysłem? Czy naprawdę chcę którejkolwiek z tych rzeczy, czy zostałam uwarunkowana tak, by ich chcieć? Do których spośród moich przekonań doszłam sama, a które zostały mi zaprogramowane? Jak wiele z tego, kim się stałam, to moje wrodzone cechy, a ile po prostu odziedziczyłam? W jakim stopniu to, jak wyglądam, mówię i się zachowuję, jest rezultatem tego, jak inni nauczyli mnie wyglądać, mówić i się zachowywać. Jak wiele spośród rzeczy, za którymi całe życie gonię, jest jedynie brudnymi, różowymi króliczkami. Kim byłam, zanim stałam się tym, kim kazał mi się stać świat. Z czasem oddaliłam się od moich klatek. Powoli budowałam nowe małżeństwo, nową wiarę. Nowe spojrzenie na świat, nowy cel, nową rodzinę i nową tożsamość, stworzoną z zamysłem, a nie domyślnie, z własnej wyobraźni, a nie z indoktrynacji, ze swojej dzikości, nie z wyszkolenia. Na kolejnych stronach opowiadam o tym, jak powstawały moje klatki i jak się z nich uwolniłam. Jabłka. Mam 10 lat i z dwadzieściorgiem innych dzieci siedzę w małej sali na tyłach katolickiego kościoła pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego. Jestem na jednym ze spotkań Bractwa Doktryny Chrześcijańskiej, na które rodzice wysyłają mnie w środowe wieczory, żebym uczyła się o Bogu. Naszą katechetką jest mama dziecka z mojej klasy. Nie pamiętam jak jej na imię, ale pamiętam jak wciąż nam powtarza, że w ciągu dnia pracuje jako księgowa. Jej rodzina miała przepracować na rzecz kościoła pewną liczbę godzin, więc zgłosiła się do pracy w sklepie z upominkami. Zamiast tego została wyznaczona do pracy w sali 423 z piątą klasą bractwa. Dlatego teraz, w środy od 18.30 do 19.30 uczy dzieci o Bogu. Prosi, żebyśmy usiedli na dywanie przed jej krzesłem, bo zamierza wyjaśnić nam, jak Bóg stworzył ludzi. Spieszę się, żeby zająć miejsce z przodu. Jestem bardzo ciekawa, jak i dlaczego zostałam stworzona. Zauważam, że nasza nauczycielka nie trzyma na kolanach Biblii ani żadnych innych książek. Będzie mówiła z pamięci. Jestem pod wrażeniem. Zaczyna mówić. Bóg stworzył Adama i umieścił go w pięknym ogrodzie. Adam był ulubionym stworzeniem Boga, dlatego Bóg powiedział mu, że Adam ma za zadanie tylko być szczęśliwym, Rządzić ogrodem i nadać zwierzętom nazwy. Życie Adama było prawie idealne, poza tym, że czuł się samotny i zmartwiony. Chciał mieć kogoś do towarzystwa i pomocy w nazywaniu zwierząt. Dlatego powiedział Bogu, że pragnie towarzysza i pomocnika. Pewnej nocy Bóg pomógł Adamowi w narodzinach Ewy. Z wnętrza ciała Adama narodził się człowiek, który został nazwany kobietą. Jestem tak zdumiona, że zapominam o podniesieniu ręki. Zaraz: Adam urodził Ewę? Ale czy ludzi nie rodzą kobiety? Czy w takim razie chłopcy również nie powinni być nazywani kobietami? Czy wszyscy ludzie nie powinni być nazywani kobietami? Podnieś rękę, Glenon mówi moja nauczycielka. Podnoszę rękę. Nauczycielka robi gest, aby ją opuściła. Chłopiec siedzący po mojej lewej stronie, spogląda na mnie i przewraca oczami. Nauczycielka mówi dalej: Adam i Ewa byli szczęśliwi, a wszystko układało się przez pewien czas idealnie, ale potem Bóg powiedział, że jest jedno drzewo, z którego nie wolno im jeść: drzewo poznania. Chociaż była to jedyna rzecz, jakiej Ewie nie wolno było pragnąć, i tak chciała zjeść jabłko z tego drzewa. Więc pewnego dnia, kiedy zgłodniała, Zerwała z niego jabłko i je ugryzła. Potem podstępem skłoniła Adama, żeby też je ugryzł. Gdy tylko Adam to zrobił, Ewa i Adam po raz pierwszy poczuli wstyd i spróbowali ukryć się przed Bogiem. Ale Bóg widzi wszystko, więc wiedział o tym. Wygonił Adama i Ewę z ogrodu. Potem przeklął ich oraz ich przyszłe dzieci, a na świecie po raz pierwszy pojawiło się cierpienie. To dlatego dziś wciąż cierpimy, bo grzech pierworodny Ewy tkwi w nas wszystkich. Ten grzech to chęć dowiedzenia się więcej, niż powinniśmy wiedzieć, chęć, by mieć więcej, kiedy powinniśmy być wdzięczni za to, co już mamy, oraz chęć robienia tego, na co mamy ochotę, zamiast tego, co powinniśmy. To była całkiem skrupulatna księgowość. Nie miałam więcej pytań. Seks oralny. Ja i mój mąż zaczęliśmy uczestniczyć w terapii, kiedy przyznał się, że sypiał z innymi kobietami. Teraz kolekcjonujemy nasze problemy przez cały tydzień i zabieramy je do terapeutki we wtorkowe wieczory. Kiedy znajomi pytają, czy jest dobra, odpowiadam: Chyba tak, w końcu wciąż jesteśmy małżeństwem. Dziś poprosiłam o spotkanie indywidualne. Jestem zmęczona i stremowana, bo całą noc spędziłam na ćwiczeniu w myślach, jak powiem jej to, co zamierzam powiedzieć. Siedzę cicho w swoim fotelu, z rękoma złożonymi na kolanach. Ona siedzi wyprostowana w fotelu naprzeciwko mnie. Ma na sobie idealnie biały kostium, rozsądnej wysokości obcasy i zero makijażu. Drewniany regał na książki, pełen podręczników i oprawionych w ramki stopni naukowych. Wspina się po ścianie za jej plecami, niczym pnącze fasoli. Długopis czeka w gotowości nad leżącym na jej kolanach oprawionym w skórę notesem, gotowy, żeby mnie przygwoździć czarno na białym. Przypominam sama sobie, mów spokojnie i pewnie Glenon, jak dorosły człowiek. Mam coś ważnego do powiedzenia. Zakochałam się, jestem szaleńczo zakochana, ma na imię Abi. Moja terapeutka otwiera usta, zaledwie na tyle bym mogła to zauważyć, nie odzywa się przez nieskończenie długi czas, potem bierze bardzo głęboki oddech i mówi: W porządku. Robi pauzę, zaczyna jeszcze raz. Glenon, wiesz, że cokolwiek to jest, to nie jest prawdziwe. Twoje uczucia nie są prawdziwe, jakąkolwiek wyobrażasz sobie tutaj przyszłość, ona też nie jest prawdziwa. To tylko groźne odwrócenie uwagi, to się nie skończy dobrze, musisz to przerwać. Nie rozumiesz, to co innego? Zaczynamy mówić, ale potem myślę o wszystkich ludziach, którzy siedzieli przede mną w tym fotelu i upierali się, to co innego. Jeśli nie pozwala mi mieć Abi, muszę przynajmniej uargumentować, dlaczego nie mogę już nigdy więcej mieć mojego męża. Nie mogę już z nim sypiać. Mówię, wiesz, jak bardzo się starałam. Czasami myślę, że mu wybaczyłam, ale potem on się na mnie kładzie i znów go nienawidzę. Minęły lata, a ja nie chcę utrudniać, więc zamykam oczy i staram się odpłynąć do momentu, aż to się skończy, ale potem przez przypadek wracam do swojego ciała, do ciała, które jest ognistą wściekłością. To tak, jakbym starała się być martwa w środku. Ale zawsze pozostaje we mnie trochę życia, i przez to życie, seks staje się nie do zniesienia. Nie mogę być żywa w trakcie seksu, ale nie potrafię też być wystarczająco martwa, więc nie ma rozwiązania. Po prostu nie chcę już tego więcej robić. Jestem wściekła na swoje łzy, ale one płyną. Teraz błagam, litości, proszę. Dwie kobiety jeden biały kostium sześć oprawionych stopni naukowych jeden otwarty notes jeden długopis czekający w gotowości i wtedy mówi Glennon czy próbowałaś zamiast tego zaspokajać go oralnie wiele kobiet uważa że seks oralny jest dużo mniej intymny wskazówki mam syna i dwie córki dopóki nie powiedzą mi że jest inaczej Moje dzieci wierzą, że prysznic to magiczny portal dla pomysłów. Mamo, to tak, jakbym nie miała żadnych pomysłów przez cały dzień, ale gdy jestem pod prysznicem, mój mózg jest pełen różnych fajnych rzeczy. Chyba tak działa woda, czy coś, powiedziała do mnie ostatnio moja młodsza córka. To może być woda, powiedziałam. Albo to dlatego, że prysznic jest jedynym miejscem, w którym nie jesteś do niczego podłączona, więc możesz tam usłyszeć własne myśli. Spojrzała na mnie i spytała: Jak to? To, co przydarza ci się pod prysznicem w skarbie, to się nazywa myślenie. Ludzie robili to, zanim pojawił się Google. Myślenie jest jak, jak googlowanie we własnym mózgu. Aha, odpowiedziała: Fajnie. To samo dziecko podkrada raz w tygodniu mój drogi szampon, więc któregoś dnia wparowałam do łazienki, którą dzieli z nastoletnim bratem i siostrą, żeby podkraść go z powrotem. Odsunęłam zasłonę prysznicową i zobaczyłam dwanaście pustych butelek zaśmiecających krawędź wanny. Wszystkie butelki po prawej stronie były czerwone, białe i niebieskie. Wszystkie po lewej stronie były różowe albo fioletowe. Wzięłam do ręki czerwoną butelkę, stojącą najwyraźniej po stronie mojego syna. Była wysoka, kanciasta i masywna. Krzyczała grubymi, czerwonymi, białymi i niebieskimi literami. Trzy razy większy. Nie odziera cię z godności. Uzbrój się w zapach mężczyzny. Pozbądź się brudu kopniakiem. A nieprzyjemny zapach. Rozwal krzesłem. Pomyślałam sobie, co do cholery. Czy mój syn bierze tutaj prysznic, czy szykuje się na wojnę? Podniosłam jedną ze smukłych metalowych butelek dziewcząt. Zamiast wyszczekać w moją stronę rozkazy, ta butelka z wiewną kursywą szeptała niezwiązane ze sobą przymiotniki: kuszący, promienny, delikatny, czysty, rozświetlający, zniewalający, lekki, kremowy. Ani jednego czasownika nic, co można byłoby tutaj zrobić. Jedynie lista tego, jaką należy być. Rozejrzałam się przez chwilę, żeby sprawdzić, czy prysznic nie jest tak naprawdę magicznym portalem, który w jakiś sposób cofnął mnie w czasie. Nie. Oto jestem w XXI wieku, w którym chłopcy wciąż są uczeni, że prawdziwy mężczyzna jest duży, odważny, gwałtowny, niewrażliwy, obrzydza go kobiecość, a jego zadaniem jest podbijanie kobiet i świata. Podczas gdy dziewczynki wciąż uczy się, że prawdziwa kobieta ma być cicha, ładna, mała, bierna i pociągająca, dzięki czemu zasłuży na bycie podbijaną. Oto gdzie jesteśmy. Naszych synów i córki wciąż zawstydza się ich człowieczeństwem, zanim zdążą się choćby ubrać z rana. Nasze dzieci są zbyt bezkresne, by wcisnąć się w te sztywne, masowo produkowane butelki ale zatracą się, próbując to zrobić. Niedźwiedzie polarne Kilka lat temu zadzwoniła do mnie nauczycielka mojej córki Tish i powiedziała, że w szkole miała miejsce pewna sytuacja. Podczas dyskusji o dzikich zwierzętach, nauczycielka wspomniała przy całej klasie, że niedźwiedzie polarne tracą domy i źródła pożywienia z powodu topniejących pokryw lodowych. Pokazała uczniom zdjęcie umierającego niedźwiedzia jako przykładu skutków globalnego ocieplenia. Reszta dzieci uznała to za smutną informację, jednak nie na tyle smutną, żeby, no wiesz, nie wymaszerować na długą przerwę. Ale nie Tisz. Nauczycielka zrelacjonowała mi, że kiedy zajęcia się skończyły i pozostałe dzieci zerwały się z dywanu, żeby wybiec z sali, Tisz siedziała dalej, sama, z szeroko otwartą buzią. Nieruchoma, z oszołomienia, a jej zszokowana twarzyczka zdawała się pytać: co? Czy pani właśnie powiedziała, że niedźwiedzie polarne umierają? Dlatego, że ziemia się roztapia? Ta sama ziemia, na której żyjemy? Czy właśnie przekazała nam pani tę mrożącą krew w żyłach ciekawostkę podczas zajęć w kółeczku? Tisz w końcu dotarła na zewnątrz, ale nie była w stanie brać tego dnia udziału w zabawach na przerwie. Inne dzieci starały się wciągnąć ją w grę w cztery kwadraty, ale ona trzymała się blisko nauczycielki, którą dopytywała z szeroko otwartymi oczami. Czy dorośli o tym wiedzą? Co zamierzają zrobić? Czy inne zwierzęta też mają kłopoty? Gdzie jest mama tego głodnego niedźwiedzia? Przez kolejny miesiąc życie naszej rodziny kręciło się wokół niedźwiedzi polarnych. Kupiliśmy plakaty z niedźwiedziami, i wykleiliśmy nimi ściany pokoju Tish. Żebym pamiętała, mamo. Muszę o tym pamiętać. Zasponsorowaliśmy przez internet cztery niedźwiedzie. Rozmawialiśmy o niedźwiedziach polarnych przy obiedzie, przy śniadaniu, podczas podwożenia na lekcje i na przyjęciach. Rozmawialiśmy o niedźwiedziach polarnych właściwie bezustannie, aż po kilku tygodniach zaczęłam nienawidzić ich każdą komórką swojego ciała. Zaczęłam przeklinać dzień, w którym niedźwiedzie polarne pojawiły się na świecie. Próbowałam wszystkiego, co tylko przychodziło mi do głowy, aby wyrwać tisz z odchłani niedźwiedzi polarnych. Rozpieszczałam ją, krzyczałam na nią, a w końcu po prostu ją okłamałam. Poprosiłam przyjaciela, żeby wysłał mi oficjalnego maila, w którym uda, że jest prezydentem Antarktyki i ogłosi, że raz na zawsze pokrywy lodowe zostały naprawione a kondycja wszystkich niedźwiedzi polarnych natychmiast stała się doskonała. Otworzyłam fałszywą wiadomość i zawołałam do Tish, która była w swoim pokoju. O rany skarbie, chodź tutaj, patrz co właśnie dostałam, dobre wieści. Tish przeczytała po cichu wiadomość, a potem odwróciła się powoli w moją stronę ze zjadliwą pogardą na twarzy. Wiedziała, że mail jest fałszywy, bo jest wrażliwa, a nie głupia. Saga Niedźwiedzi Polarnych trwała dalej z pełną mocą. Pewnego wieczoru ułożyłam Tisz do snu i wychodziłam na palcach z jej pokoju z radością matki, która jest już prawie w ziemi obiecanej. Wszyscy śpią, a ja mam swoją kanapę, węglowodany i Netflixa i nikt mnie nie dotknie ani nie odezwie się do mnie aż do wschodu słońca. Alleluja! Zamykałam za sobą drzwi, kiedy Tisz szepnęła. Zaczekaj. Mamo, jasna cholera. Słucham skarbie. Chodzi o niedźwiedzie polarne. A niech to szlak. Podeszłam z powrotem do łóżka i spojrzałam na nią nieco obłąkańczo. Tisz popatrzyła na mnie w górę i powiedziała: Mamusiu, nie mogę przestać o tym myśleć. Teraz to są niedźwiedzie polarne, ale nikogo to nie obchodzi. Dlatego my będziemy następni. Potem odwróciła się. Zasnęła i zostawiła mnie samą w ciemnym pokoju, nieruchomą z oszołomienia. Stałam nad nią z szeroko otwartymi oczami, obejmując się ramionami. O mój Boże, niedźwiedzie polarne, musimy ocalić te cholerne niedźwiedzie polarne. My będziemy następni. Co jest z nami nie tak? Potem spojrzałam w dół na moje maleństwo i pomyślałam, Och, nie jesteś szalona, dlatego że serce ci pęka przez niedźwiedzie polarne. My wszyscy jesteśmy szaleni, bo nasze nie pękają. Tyś nie była w stanie iść na przerwę, bo uważnie słuchała tego, co mówiła nauczycielka. Gdy tylko usłyszała informację o niedźwiedziach polarnych, pozwoliła sobie poczuć przerażenie, zrozumieć, jakie to niewłaściwe i wyobrazić sobie nieuniknione skutki to jest wrażliwość. I to jest jej supermoc. Przeciwieństwem wrażliwości nie jest odwaga, nie jest odwagą odmawianie uważnego słuchania, odmawianie zwracania uwagi, odmawianie czucia, rozumienia i wyobrażania sobie. Przeciwieństwem wrażliwości jest niewrażliwość, a to nie jest coś, z czego warto być dumnym. Tyż odczuwa, nawet kiedy świat próbuje pędzić obok niej, ona powoli go przyswaja. Zaczekaj chwileczkę. To, co powiedziałaś o niedźwiedziach polarnych, sprawiło, że coś poczułam i zaczęłam się nad czymś zastanawiać. Możemy się tu na chwilę zatrzymać? Czuję coś, mam pytania. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby wybiec na przerwę. W większości kultur osoby takie jak tyż szybko są rozpoznawane. Żyją oddzielnie jako szamani, uzdrowiciele, poeci i kapłani. Są uważane za ekscentryczne ale niezbędne dla przetrwania grupy, bo potrafią słyszeć rzeczy, których inni nie słyszą, dostrzegać te, których inni nie widzą i odczuwać to, czego inni nie czują. Kultura zależy od wrażliwości nielicznych, bo niczego nie da się uzdrowić, jeśli najpierw się tego nie wyczuje. Nasze społeczeństwo jest jednak tak zawzięcie skupione na ekspansji, potędze i wydajności za wszelką cenę, że osoby takie jak ty, jak ja, są dla niego niewygodne. Spowalniamy świat, stoimy na dziobie Tytanika, wskazując palcem i krzycząc Góra lodowa, Góra lodowa, podczas gdy cała reszta jest pod pokładem i odkrzykuje My tylko chcemy dalej tańczyć. Łatwiej jest nazywać nas zepsutymi i zbywać, niż przyznać, że we właściwy sposób reagujemy na zepsuty świat. Moja mała córeczka nie jest zepsuta, jest prorokiem. Chcę być na tyle mądra, aby zatrzymywać się razem z nią, pytać, co czuje i słuchać tego, co wie. Haczyki. Jestem w ostatniej klasie szkoły średniej i wciąż nie zostałam nominowana do rady uroczystości Homecoming. Rada jest tworzona przez dziesięcioro najpopularniejszych uczniów z każdego roku. Ta dziesiątka wystroi się i będzie jechała kabrioletami podczas parady z okazji Homecoming. Wystroi się i przejdzie przez boisko w przerwie meczu. Wystroi się i będzie chodziła po korytarzach w swoich szarfach Rady Homecoming. Homecoming to tydzień mody szkół średnich, a reszta z nas będzie patrzyła na spacerujących po wybiegach członków Rady. Z naszych miejsc ukrytych w cieniu. W trakcie lekcji angielskiego nauczyciele wręczają nam karty do głosowania i instruują, w jaki sposób głosować na uczniów, którzy znajdą się w Radzie. Każdego roku głosujemy jak jeden mąż na tę samą, złotą dziesiątkę. Wszyscy wiemy, kim są. Mam wrażenie, że urodziliśmy się wiedząc, kim są. Złoci trzymają się blisko siebie w zamkniętym kręgu, niczym słońce. Na korytarzach, meczach futbolowych, w centrum handlowym i w naszych głowach. Nie wolno nam patrzeć wprost na nich, co jest trudne, bo mają lśniące włosy, a ich ciała są ponętne, jasne i promienne. Nikt z nich nie dokucza słabszym. Wymagałoby to poświęcenia zbyt dużej uwagi i włożenia za dużego wysiłku. Są ponad to i z dala od tego. Ich zadaniem jest ignorowanie reszty z nas, a naszym. Ocenianie siebie w odniesieniu do standardów, jakie ustanawiają. Nasze istnienie sprawia, że są złoci, a ich istnienie sprawia, że jesteśmy żałośni. Jednak głosujemy na nich rok po roku, bo zasady rządzą nami nawet w zaciszu własnych ławek. Głosuj na złotych. Idealnie przestrzegają wskazówek, są tym, kim każdy z nas powinien być, więc należy im się zwycięstwo. Tak jest sprawiedliwie. Nie należę do złotych, ale ich światło pada na mnie na tyle często, że mamy lekko złote zabarwienie. Czasami zapraszają mnie na swoje imprezy, a ja na nie nie chodzę, ale gdy już tam jestem, nie rozmawiają ze mną za wiele. Zakładam, że jestem tam, bo potrzebują w swoim otoczeniu niezłotych, żeby poczuć się, że są złoci. Bycie złotem wymaga kontrastu. Dlatego kiedy stoją w kręgu podczas meczu futbolowego, pozwalają mi do siebie dołączyć, ale tam też ze mną nie rozmawiają. Przypominam sobie samej, że to, co naprawdę dzieje się w kręgu, nie ma znaczenia. Liczy się to, co ludzie z zewnątrz kręgu dostrzegają jako dziejące się w środku. Znaczenie ma nie to, co jest prawdziwe, ale to, do czego prawdziwości potrafię przekonać innych. Liczy się nie to, jak czuje się wewnątrz, ale to, jak się wydaje czuć z zewnątrz. To, jak wydaje się czuć, zdecyduje o tym, co na mój temat pomyślą inni. Liczy się to, co inni o mnie myślą, więc zachowuje się jak ktoś, kto czuje się złoty. W połowie września dreszcz przygotowań do uroczystości homecoming sięga gorączkowego poziomu. Właśnie wrzuciliśmy swoje karty do głosowania. A zwycięzcy zostaną ogłoszeni na szóstej przerwie. Jestem w sali samorządu uczniowskiego, a naszym zadaniem jest policzenie głosów. Moja przyjaciółka, Lisa, pojedynczo wyjmuje karty z urny i czyta głośno nazwiska, ja zapisuję głosy. W kółko odczytuje te same imiona: Tina, Kelly, Jessa, Tina, Kelly, Jessa, Susan, Jessa, Susan, Tina, Tina, Tina. A potem Glenon. Jeszcze kilka. Glenon? Glenon. Lisa patrzy na mnie, unosi brwi i się uśmiecha. Przewracam oczami i się odwracam, ale serce wali mi w piersi. Cholera jasna, uważają, że jestem złota. Widzę, że urna na głosy jest prawie pusta, ale różnica głosów jest niewielka i może mi się udać. Może mi się udać. Potrzebuję jeszcze tylko dwóch głosów. Spoglądam na Lisę. Patrzy w innym kierunku. Ołówkiem stawiam dwa dodatkowe znaczki przy swoim imieniu. Haczyk, haczyk. Liczymy z lisą głosy. Zostałam wybrana do Rady Homecoming. Jestem teraz dziewczyną, która, nawet w wieku 44 lat, będzie mogła przewrócić oczami i wspomnieć lekceważącym tonem: No cóż, należałam do Rady Homecoming. Inni też przewrócą oczami. Szkoła średnia. Ale jednocześnie zarejestrują. Ach, byłaś złota. Decyzja o tym, czy jest się złotem, zapada wcześniej i trzyma się nas w jakiś sposób, nawet gdy jesteśmy dorośli i wiemy o wiele lepiej i dużo więcej. Raz złota. Zawsze złota. Od ponad dziesięciu lat otwarcie piszę i mówię o uzależnieniach. Seksie? Niewierności i depresji. Bezwstydność jest moją duchową praktyką. Jednak nigdy nie przyznałam się do popełnienia oszustwa w szkolnym głosowaniu nikomu poza moją żoną. Kiedy powiedziałam jej, że w końcu opisałam tę historię, skrzywiła się i zapytała: Kochanie, jesteś pewna? Na pewno chcesz opowiedzieć o tym wydarzeniu? Myślę, że to, co sprawia, że ta historia jest niewybaczalna, to desperacja. Chodzi o pragnienie. O to, że tak bardzo mi zależało. Jeśli ktoś nie może być złoty, musi udawać, że nie chce taki być. To takie niefajne, potwornie niefajne, chcieć przynależeć tak bardzo, że jest się gotowym oszukiwać. Ale ja tak zrobiłam. Sfałszowałam wybory, bo starałam się zostać złotą. Spędziłam szesnaście lat z głową w sedesie, bo starałam się ważyć mniej. Upijałam się do nieprzytomności przez dziesięć lat, bo starałam się być sympatyczna. Chichotałam z żartów i sypiałam z palantami, bo starałam się być przystępna. Przygryzałam język tak mocno, aż czułam smak krwi, bo starałam się być delikatna. Wydawałam tysiące dolarów na eliksiry i trucizny, bo starałam się być młoda. Zaprzeczałam samej sobie przez dziesiątki lat. Bo starałam się być czysta. Algorytmy. Kilka miesięcy po tym, jak dowiedziałam się, że mój mąż wielokrotnie mnie zdradzał, wciąż nie wiedziałam, czy powinnam z nim zostać, czy odejść. Nie wiedziałam nawet, czy nowa dekoracyjna poduszka na mojej kanapie powinna zostać, czy zniknąć. Byłam potwornie niezdecydowaną osobą. Kiedy powiedziałam doradczyni w szkole moich dzieci, jak niezdecydowana się czuje, odpowiedziała – to nietrudne decyzje szkodzą dzieciom, ale brak decyzji. Twoje dzieci muszą wiedzieć, w którym kierunku to zmierza. No cóż, nie dowiedzą się, dopóki ja nie będę wiedziała – powiedziałam. Musisz wymyślić, w jaki sposób znaleźć odpowiedź – odrzekła. W tamtych czasach jedynymi sposobami, jakie znałam na to, jak znajdować odpowiedzi – były ankiety i wyszukiwanie informacji. Zaczęłam ankietować. Zadzwoniłam do każdego z moich przyjaciół w nadziei, że będą wiedzieli, co powinnam zrobić. Potem zaczęłam szukać informacji. Przeczytałam każdy artykuł, jaki udało mi się znaleźć, na temat niewierności, rozwodu i dzieci, licząc na to, że eksperci będą wiedzieli, co powinnam zrobić. Wyniki przeprowadzonych przeze mnie ankiet i poszukiwań. Były irytująco niejednoznaczne. W końcu zwróciłam się do światowej sieci internetowej, żeby sprawdzić, czy niewidoczne zbiorowisko obcych ludzi, troli i botów wie, co powinnam zrobić z moim jedynym, dzikim i bezcennym życiem. W ten sposób wylądowałam w swoim łóżku z pudełkiem lodów Ben and Jerry's i o trzeciej nad ranem wpisałam w pasek wyszukiwania Google'a, co powinnam zrobić, jeśli mąż mnie zdradza. Ale jest też cudownym ojcem. Spotkania. Mój siedemnastoletni syn Chase i jego znajomi są w salonie i oglądają film. Próbowałam zostawić ich samych, ale to dla mnie trudne. Rozumiem, że większość nastolatków uważa swoje mamy za niefajne, ale żywię przekonanie, że ja jestem wyjątkiem. Staję w drzwiach i zaglądam do środka. Chłopcy porozkładali się na kanapie. Dziewczyny ułożone są w maleńkich, schludnych stosikach na podłodze. Moje córki siedzą u stóp starszych dziewcząt, pocichu je wielpiąc. Syn odwraca się i spogląda na mnie z krótkim uśmiechem. Cześć mamo, potrzebuję wymówki, dlaczego tam jestem, więc pytam: Czy ktoś jest głodny? To, co się potem dzieje, wydaje się odbywać w zwolnionym tempie. Każdy z chłopców ze wzrokiem wlepionym w telewizor odpowiada: Tak. Dziewczyny najpierw nie odpowiadają, potem każda z nich odwraca wzrok od ekranu telewizora i spogląda na twarze innych dziewcząt. Każda patrzy na twarz koleżanki, żeby zdecydować, czy sama jest głodna. Między nimi odbywa się jakaś telepatyczna komunikacja, przeprowadzają ankietę, poszukują informacji. Zbierają każdą zgodę, pozwolenie lub odmowę. W jakiś sposób grupa bezgłośnie wyznacza reprezentantkę z dobieranym warkoczem i pigami na nosie. Dziewczyna odwraca się od twarzy koleżanek i patrzy na mnie, uprzejmie się uśmiecha i mówi: Dziękujemy, nie trzeba. Chłopcy spojrzeli wewnątrz siebie. Dziewczyny spojrzały na zewnątrz. Zapomniałyśmy, w jaki sposób znajdować odpowiedzi kiedy nauczyłyśmy się zadowalać innych. To dlatego żyjemy głodne. Zasady Moja przyjaciółka Ashley wzięła ostatnio udział w swojej pierwszej lekcji jogi. Weszła do sali, rozłożyła matę, usiadła i czekała, aż coś się wydarzy. Było tam niesamowicie gorąco, powiedziała mi. Kiedy na salę w końcu przybyła instruktorka, młoda i pewna siebie. Ashley już ociekała potem, instruktorka oznajmiła: Wkrótce zaczniemy. Będzie wam bardzo gorąco, ale nie możecie opuszczać tej sali, niezależnie od tego, jak będziecie się czuć, bądźcie silni, nie wychodźcie, na tym polega zadanie. Zajęcia się rozpoczęły i już po kilku minutach Ashli miała wrażenie, że ściany zaczynają na nią napierać. Poczuła się oszołomiona i zrobiło jej się niedobrze. Coraz trudniej było jej wziąć każdy kolejny oddech. Zobaczyła mroczki, a potem pociemniało jej przed oczami. Patrzyła na drzwi i rozpaczliwie pragnęła pobiec w ich stronę. Spędziła 90 minut przerażona, niemal się hiperwentylując, powstrzymując łzy, ale nie wyszła z tamtej sali. W chwili, kiedy instruktorka zakończyła zajęcia i otworzyła drzwi, Ashley zerwała się z maty i wybiegła na korytarz. Zasłaniała usta dłonią, dopóki nie znalazła toalety, otworzyła drzwi i zwymiotowała na całą umywalkę, ścianę i podłogę. Kiedy na czworaka ścierała swoje wymiotiny papierowymi ręcznikami, pomyślała: Co jest ze mną nie tak? Dlaczego zostałam i się męczyłam? Drzwi nawet nie były zamknięte na klucz. Smoki. Kiedy byłam małą dziewczynką, moja chrzestna dała mi na urodziny kulę śnieżną. Była mała i okrągła niczym kryształowa kula wielkości dłoni. Po środku stał czerwony smok ze skrzącymi się łuskami, jasnozielonymi oczami i ognistymi skrzydłami. Gdy tylko zabrałam kulę do domu, postawiłam ją na szafce nocnej obok swojego łóżka. Potem nocami leżałam rozbudzona z szeroko otwartymi oczami Bojąc się, że smok jest obecny tak blisko mnie w ciemności. Dlatego pewnej nocy wstałam z łóżka i przeniosłam kulę na najwyższą półkę w pokoju. Raz na jakiś czas, wyłącznie w świetle dnia, przesuwałam krzesło, wspinałam się na nie i zdejmowałam śnieżną kulę z półki. Potrząsałam nią, nieruchomiałam i patrzyłam na wirujące wewnątrz płatki. Kiedy zaczynały opadać pośrodku kuli. Wyłaniał się ognisty, czerwony smok, a ja czułam dreszczek emocji. Ten smok był magiczny i przerażający zawsze w tym miejscu, nieruchomy po prostu czekał. Moja przyjaciółka Megan jest od pięciu lat trzeźwa, po dekadzie nadużywania alkoholu i narkotyków. Ostatnio stara się dowiedzieć, co się jej przydarzyło. W jaki sposób nauk przejął kontrolę nad życiem tak silnej kobiety? W dzień swojego ślubu Megan siedziała na tyłach kaplicy, wiedząc, że nie chce poślubić mężczyzny, który czekał na nią przed ołtarzem. Wiedziała to od samego początku. Poślubiła go mimo to, bo miała 35 lat i za mąż pójście było tym, co należało zrobić. Poślubiła go mimo to bo było mnóstwo ludzi, których by zawiodła, gdyby wszystko odwołała. Ona była tylko jedna, dlatego w zamian zawiodła samą siebie, powiedziała tak, kiedy wewnątrz mówiła nie, starając się nie wiedzieć tego, co wiedziała, że zdradza samą siebie, a jej życie nie zacznie się naprawdę, dopóki nie przestanie tego robić. Jedynym sposobem, by nie wiedzieć, było urżnąć się i pozostać w tym stanie. Dlatego w trakcie miesiąca miodowego bardzo dużo piła. Im bardziej była pijana, tym bardziej czuła się zdystansowana od smoka wewnątrz niej. Po pewnym czasie alkohol i narkotyki stały się kłopotem, co było wygodne, bo nie musiała już sobie radzić ze swoim prawdziwym problemem. Jesteśmy jak kule śnieżne. Poświęcamy cały swój czas, energię, słowa i pieniądze, by wzbijać płatki śniegu. Starając się nie wiedzieć, pilnując, by śnieg nie opadł, abyśmy nigdy nie musieli stawić czoła ognistej prawdzie wewnątrz nas samych, solidnej i nieruchomej. Mój związek się skończył, wino zwycięża, te tabletki nie są już na ból pleców, on nigdy nie wróci. Ta książka nie napisze się sama, wyprowadzka to jedyne rozwiązanie, rzucenie tej pracy uratuje moje życie. To znęcanie się. Nigdy go nie opłakiwałaś. Minęło sześć miesięcy, odkąd się kochaliśmy. Poświęcenie życia na nienawiść wobec niej to żadne życie. Potrząsamy sobą bez przerwy, bo wewnątrz nas znajdują się smoki. W pewnej nocy, kiedy moje dzieci były malutkie, czytałam w Wannie tomik poezji. Natknęłam się na wiersz zatytułowany Sekretne życie. O głębokich tajemnicach i o tym, że wszyscy je mamy, pomyślałam: cóż, ja nie mam żadnej, odkąd wytrzeźwiałam, niczego już nie ukrywam. To było miłe uczucie, ale potem przeczytałam: Staje się nim to, co będziesz najmocniej chronić. Jeśli rząd powie, że możesz ochronić jedną rzecz, reszta należy do nas, to coś, co promieniuje i może zranić. Jeśli podejdziesz zbyt blisko. Przestałam czytać i pomyślałam: Och, chwilka. Jest jedna rzecz. Jedna rzecz, o której nie powiedziałam nawet mojej siostrze. Moim sekretem, który promieniuje, jest to, że uważam kobiety za nieporównanie bardziej pociągające i atrakcyjne niż mężczyzn. Moim sekretem jest podejrzenie, że zostałam stworzona, aby kochać się z kobietą i tulić kobietę. Polegać na kobiecie, żyć i umrzeć z kobietą. Potem pomyślałam, jakie to dziwne. To nie może być prawda. Masz męża i troje dzieci. Twoje życie jest bardziej niż wystarczająco dobre. Kiedy wyszłam z wanny i wytarłam włosy, powiedziałam sobie, może w innym życiu. Czy to nie ciekawe? Tak, jakbym miała więcej niż jedno.